Masło. Mi się kojarzy świeży chleb z masłem, które u mojej babci maselnicy wyrobiłem z babcią. Pieluchę rozwinęliśmy i serek świeży. To masło na świeżym chlebie, solą posypane, po prostu bajka, więc to jest smak dzieciństwa. Chleb to jest wspólnota. Ciekawe, że podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus połamał chleb. I myślę, że kiedy my dzielimy się chlebem, to też jest wspólnota. Dzielimy się chlebem z ludźmi, którzy potrzebują tego i to też pokazuje, że ten drugi człowiek jest ważny. I myślę, że pomaganie drugiemu człowiekowi, pomaganie człowiekowi w potrzebie powinno być dla każdego z nas takim codziennym chlebem. To nas syci. Dla mnie chleb od razu się kojarzy ze Słowem Bożym. Jest napisane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Nawet w modlitwie Ojcze Nasz modlimy się chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jak i również ma moc nakarmić głodnych, ponieważ mamy scenę, kiedy Jezus rozmnażał chleby po to, żeby ludzie się najedli, bo byli głodni. Jeśli chodzi o ośrodek, w tym miejscu może człowiek bezdomny przyjść i nasycić się, zjeść, przespać, czyli ośrodek służy po to, żeby osoby te potrzeby egzystencjonalne miały zaspokojone. Tutaj u nas też podopieczni biorą udział w terapii, czytają książki, rozwijają się intelektualnie i też tutaj na ośrodku się zajmujemy duchowymi rzeczami. Chleb jest bardzo praktyczny i nasi podopieczni tutaj w taki praktyczny sposób mogą otrzymać pomoc. Nasi podopieczni tutaj przygotowują w ogóle posiłek, pakują chleb na samochód i on jedzie na kościół uliczny i przy metrze centrum w Warszawie i w 14 innych miejscach w Polsce. Każdego tygodnia setki osób bezdomnych otrzymuje posiłek. W realny sposób otrzymują tą pomoc. Nigdy nie zabrakło nam chleba. I nigdy nie było tak, żeby ktoś odszedł od nas głodny. I czasem sama nalewając zupę zastanawiałam się, czy ona się jednak nie skończy i czy dla kogoś nie zabraknie, ale okazywało się, że tego nie brakuje. Dla mnie najważniejszą rzeczą podczas tych warsztatów było to, że mogłam poznać tak wielu fajnych ludzi. I poznanie tych ludzi było czymś najcenniejszym, dlatego że zobaczyłam, jak naprawdę ludzie mają wiele do dania i chociaż się różnimy, to jednak wnosimy tak wiele cennych rzeczy właśnie przez to, że się różnimy. Mieliśmy taką wspólną atmosferę dzielenia się tym, co mamy najlepsze. Naprawdę to było cenne, że mogliśmy nad Popradem wspólnie piec chleb, słuchać góralskich utworów przy tym wszystkim. Przy pieczeniu chleba też cieszę się, że mogliśmy ulepić gołąbka. To bardzo fajna idea, że tak wielu różnych ludzi, nawet o różnych poglądach, mogło wspólnie pod tym szyldem pokoju, gołąbkiem pokoju, wspólnie działać ze sobą, lepić ten chleb. Jak słyszę Polska, to widzę potencjał w tym kraju i widzę, że żyjemy w okresie czasu najlepszym od wieków. Przy wszystkich różnicach politycznych i zaczepkach i poglądach, to jednak jesteśmy w okresie, który jest najlepszy dla historii Polski. W Polakach jest bardzo duży potencjał, Polacy są bardzo mocno kreatywni. Mamy naprawdę czym się pochwalić, jesteśmy gościnni, jesteśmy pracowici, jesteśmy bardzo inteligentni i wykształceni i czasem myślę, że brakuje nam takiej wiary w to, że my możemy wiele osiągnąć. Byłam w wielu krajach, ale tu się czuję najlepiej, a najbardziej na wsi. Najlepiej.